Serdecznie witamy wszystkich hodowców i tak jak obiecaliśmy to w Brnie na wystawie, odwiedzamy pana Hansa Hirna. Pan Hans Hirn tutaj jest, tam widzimy go przy wolierze, przy gołębniku. Zobaczmy, ma taki charakterystyczny ubiór, ponieważ ma problemy z płucami, tak jak u nas w Polsce Dominik Polarski i wielu, wielu innych hodowców, a będzie za chwilkę nas po nich oprowadzał. Tutaj z tej strony mamy kolejny gołębnik, zaraz tam, a tutaj Manfred Bula nam teraz tylko powie, w jakiej miejscowości to się znajduje wszystko? Jesteśmy w Demmenricht. Demmenricht, a tam sklep, gdzie był, to była miejscowość? Bernberg-Keblitz. Tak. I za chwilkę wejdziemy do tych gołębników, tam chwilę pochodzimy, pokażemy hodowcom. Te gołębie są 24 godziny na zewnątrz. Cały czas? Bez dachu, bez 24 niczego? Godziny, niezależnie od tego, czy jest metr śniegu, czy pada deszcz. Bis Ende Februar, Devi. Ja? Bis angebaut. Do momentu łączenia, czyli pod koniec lutego, siedzą 24 godziny na zewnątrz. Dobrze, to jest najlepsza selekcja. Podejdziemy może bliżej, zobaczmy, tak to z tej strony wygląda, ale jeszcze nim przejdziemy tam, powiedzmy, ten gołębnik tutaj to jest gołębnik rozpudowy. To jest gołębnik rozpudowy. A teraz idziemy do gołębnika tutaj lotowego. Tu przejdziemy sobie. Przy okazji zobaczmy, to taka stara, to jest klatka taka dla wdów. Kolega Piotr Krupa miał podobną, właśnie widziałem kiedyś w Szczytnie. Tutaj sobie wchodzimy po starych takich drewnianych schodach. A tam czeka już na nas pan Hans Hirn. O, zobaczmy tą wolierę, o której mówił. Rzeczywiście, zobaczmy, jest na ruszcie. Gołębie stoją na, ona, siedzą na tych. Ona w momencie oblotów zostaje zdemontowana i zostaje sam taras. A sam taras. I one tu lądują, a tam są wloty, widzę. Tak. Dobrze, to wejdziemy teraz. Mamy poczekać, przygoni samce. Aha. Czekamy teraz, aż kolega Hirn przygoni samce. W międzyczasie zobaczmy sobie te gołębie. Tutaj jest tych gołębi. Ile to jest od tych gołębi mniej więcej, jak myślicie? Około 100, co? To są w tej chwili same samiczki. Same samiczki. Skoro jest 160 do lotu, więc te same jest 80. Aha. Tutaj te gołębie widzimy. Zobaczmy, ciekawostka, tu nie ma w ogóle płowych, czerwonych gołębi, czarnych. Wszystko to są tylko nakrapiane w większości, niebieskie i pstre. O. Pstrych też jest bardzo mało. W większości te gołębie pochodzą z jakich ras gołębi? Tam widziałem w rodowodzie ten jeden gołęb, co dla kolegi Zbyszka Lepsiaka mamy, to Szelens i Kopman. Kopmana, tam widziałem, też był Louis Deleuze. Także to zobaczmy. Poczekamy chwilkę jeszcze i za chwilę będziemy tam już wewnątrz gołębników. O. Tutaj pan Hans Hirn, tak jak mówiliśmy, musi chodzić w takiej masce. To jest przypadłość, którą hodowcy znają. O, ja tu przymknę drzwi, tylko o, i tak wygląda wnętrze gołębnika. Piotr, możecie się przesunąć, a tak mu pokażę tylko tutaj pana Hansa, jak wygląda. Tu jest takie, a to są jakieś, żeby sobie gołębie siadały? One tylko są tutaj wpuszczane na, do karmienia. Do karmienia, tak. Na kilka minut i później są wyganiane na tą wolierę. Nie, a to jest po co, żeby one siadały, czy żeby właśnie nie podlatywały? Na chwilę, żeby tu siedziały sobie. Żeby siedziały sobie, tak? Dobrze. Te gołębniki są z końcem października dokładnie myte, dezynfekowane. I gołębie do momentu łączenia w pary nie mają tutaj dostępu. Aha, czyli to jest cały czas wolne bez gołębi. Tak. Rozumiem. Tutaj jest ile cel? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 15. Są cztery przedziały. Tutaj, ten, czyli około 20. No. Czemu teraz ten ruszt ma przykryty folią? Ja wiem, to jeszcze raz, cztery, dwa, jest. Żeby po prostu łatwiej było później przy łączeniu tych gołębi, żeby w tej chwili nie brudziły. Brudzą na folię i kartonę. Aha, rozumiem. Żeby później to widzicie, jest always. Żeby zachować porządek. No, pokażmy tutaj, jak to wygląda. No, tu są też te wloty, tutaj anteny się montuje na, tak, zapewne, tak. I gołębie przychodzą tak. W tej chwili anteny są zdemontowane, kanały. Wsadza się to. Tam jest niezależny samolot. Zobaczmy, tutaj takich przedziałów są 4. Raz, dwa, trzy, cztery. I w każdym jest, widzimy, po te 19 tutaj w tych trzech, a tutaj też tyle. O, cel. No dobrze. Praktycznie wszystkie cele są na taśmy, z wyjątkiem tych dostawionych tutaj. Że mają właśnie te taśmy, na które spada kał i gołębie się sprząta łatwo poprzez włączenie tylko tych taśm, żeby rolety przeszły i po prostu kał został zrzucony tam do tego zbiornika. Dobrze. Czyli tak to wygląda. Zobaczmy, pan Hans Hirn chodzi jak kosmita w tym ubiorze, ale to niestety tak już jest. No, kolejną... Wollte natürlich heute früh noch raus sagen, aber hatte keine Zeit mehr.
nie było czasu, żeby tu zrobić porządek, ale tu jest... Tu siedzą samice lotniczki, wdowy. To jest ähnlich. Aber es ist auch nicht, das ist noch nicht sauber, die zwei Schläge. Ja? Das muss ich erst noch sauber machen. Ja? Tu mal widzimy, w kominie są, w dachach są te wyciągowe wentylatory. To tylko jest zamontowane już. Nie działa? Nie działa, nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje. To czyli ta metoda się nie sprawdziła? Nie jest to potrzebne. A te taśmy do czyszczenia się sprawdzają, czy nie? My dicelem. To jest dobre rozwiązanie. Kołdbany jest optymalny. Optymalny, rozumiem. A te wyciągi się nie sprawdzają? Nie. Nie sprawdzają, czyli naturalna jest taka bardziej... Das Liftung, die... Nein. War mal so, aber es hat keine Funktion. Doszedł do wniosku, że to nie funkcjonuje. Wieder ohne Gymnase gut. Rozumiem, dobrze. Czy z tym, czy bez tego? To zobaczmy, tak samo wygląda kolejny przedział. O. Dobrze, teraz gdzie przejdziemy teraz, Manfred? Hans, wo gehen wir jetzt? Ja, jetzt gehen wir, ich würde sagen, gehen wir doch zuerst in den Garten. Teraz przejdziemy do gojemnika ogrodowego, w którym są mutki. W tej chwili siedzą tam samce lotniki. Rozumiem. O gołębiach i szczegółach będziemy rozmawiać. Krzysiek, on się pyta, czy może pokazać, czy chcecie widzieć tą samicę, która ma 89 konkursów. Jak najbardziej, jeżeli ona jest tutaj. Hodowcy na pewno chętnie sobie zobaczą ją. W tej chwili jest tutaj 5 samic, które mają w sumie 398 konkursów na koncie. I one wszystkie 5 będą jeszcze lotowane, mimo tego, że ta najstarsza jest z roku 2005. Tutaj powiedzmy jeszcze o sukcesach pana Hansa Hirna, bo tam na wystawie w Brnie widzieliśmy taki plakat, tego filmowałem, gdzie były te osiągnięcia jego wypisane. Czy znasz, Manfred, szczegółowo te wyniki jego, znaczy może nie tyle same co jego, ale gołębie, które pochodzą z jego hodowli? Z tego co pamiętam, ma tam napisane, że w 29 lat jest 251 konkurs, 251 pierwszych konkursów oddziałowych. Widzimy już, pan Hans tego gołębia złapał. Zaraz go nam tutaj pokażę. Mam nadzieję, że jak będziecie go maczać, to go nie wypuścicie, nie? Nie, bo tu już jastrząb pewnie się gdzieś czai. Straszna plaga to u niego jest. Tutaj zobaczmy właśnie okolice. To jest tak na szczycie góry położony dom, a wokół są lasy różne. O. Jaki to jest gołąbek? Widzimy? Tak, to jest numer. Ganz numer. Samiczka. Z roku 05. 2005 rok, 27-23, 28-87, oczywiście numer oddziału. 89 preise, oder? In 8 Jahren 89 preise. 8 lat 89 konkursów. In 2012 noch erstes Assweibchen in Regionalverband. W 2012 jako 7-latka najlepsza samica w regionie. Und selbst auch zwei erste konkursy. Dwa pierwsze na koncie. Zobaczmy. Jakbyś tak Manfred ją do kamery pokazał, bliżej skrzydło i też pokazał nam. A z jakiej gołębi to pochodzi? Was ist das ein Abstammung, die Weibchen? Der Vater ist ein Originalkopfmann. Ojciec jest oryginalnym kopmanem. 665 von 03, da haben dann Jungs mit zum Verkauf. Das ist damit, wo die 16 Kinder zwei Stellen. Nein. Aus dem anderen, aber aus dem anderen. Czyli ojciec jest oryginalnym kopmanem. Kopmann und die Mutter? Die Mutter ist eine Enkeltochter 809. Matka jest wnuczką 809, czyli ten jego najlepszy. Da ist sogar noch die 107, auch noch die Großmutter von ihr. Babcią jest 107, 107 to była oryginalna córka Nacjonala 1. Czyli z linii Szelensa widzimy też. A Kleine Dirka to jest też ma od Kopmana? Z pani Kleine Dirka od Kopmana, czy z jakiej linii? Der 665 kommt aus Gilmore und der Gilmore kommt aus Noble Blue. Das ist wieder Halbbruder Kleine Dirk ist. Mit der Tochter von Beatrix Stoffer. Mal Kleine Dirk. Jest tu Kleine Dirk, bo ojciec jej jest wnukiem Gilmora, który był. Gilmore da Halbbruder zu Kleine Dirk oder wie war das? Gilmore ist ein Sohn aus. Ja?
Das ist ein Bruder von Novi Blue, ein Halbbruder. Punkt, kleine Ding. Also die fünf besten Weibchen, die haben jetzt Lebensleistung 300... 398 Preise. Tak jak mówiłem, 389 konkursów mają te 5 najlepszych samic. Ja. Und die alle fünf bist du wieder schicken, oder? Vier davon. Vier? Ja. Cztery z nich będą jeszcze die gotowane. Die schlechteste, also die jüngste, die sitzt jetzt in Zuchtschlag. Najmłodsza z nich z tej piątki jest do ogólnika rozpodowego przeniesiona. Die 62 Preise. Und die zwei, es gibt noch eine von 2005, jest die hat auch 89 Preise. Jest jeszcze jedna z roku 05, też ma 89 konkursów. Und zwei Weibchen von 06. I dwie z 06. Die haben beide 79 Preise. Obie mają po 79 konkursów. Ja. Und es ist immer... bei dem anderen Weibchen ist also die Mutter Tochter 809. W tej drugiej Asicy matką jest też córka 809. Bei 31.15, die ist von 06, da ist der Vater Sohn 809. W tej trzeciej samicy ojcem jest syn und, 809. Und bei dem 34.35, die ist auch von 06, da ist die Mutter wieder eine Enkeltochter 809. I u tej czwartej samicy matka jest wnuczką 809. Praktycznie w każdym gołębiu w tej chwili 809. Wie hat geflogen? In 7 Jahren 79 Preise. 7 lat 79. Tu mamy właśnie powiem kolejnego gołębia z 2006 roku. Jest to gołąb po numerze oczywiście 2887 początek i 3435. To jest kolejna samiczka. In 7 Jahren 79. 79 Preise. 7 lat 79 konkursów. No. Und sie war auch in 2011 erstes Assweibchen im Regionalverband. W 2011 najlepsza samica regionu. To widzimy już leciwy. To ma ile? Die Mutter ist eine Enkeltochter 809. Matka, wnuczka 809. Und den Vater habe ich in Polen mal verkauft. Ojciec został sprzedany w Polsce. Aha. Zobaczmy. Tak wygląda skrzydło. Co, ładne gołębie w budowie Manfred? Masełko. Nie no, super, to jest nowe słowo, masełko. Dobrze, będziemy to też używać. Lub ciastko. Lub czosnek? Ciastko. Ciastko. Ciasteczko. Dobrze. Dobrze. Za chwilkę przejdziemy też do kolejnych gołębi. Tu widzimy, pan Hans nam łapie kolejnego gołębia. Przed chwilą mieliśmy do czynienia z dwoma samiczkami, a teraz przyniesie nam też samiczkę kolejną, tak? Córkę 013, czyli tak zwanego pani Mdima. Pani Mdim to jest oryginalny Kopman. On się sobie w tym, że w jednym sezonie trzy jego córki na 42 możliwe konkursy zrobiły 40, czyli jedna 14 i dwie po 13. Mhm. To jest gołąb z 2008 roku, już widzimy. Oczywiście numer ten sam, co początkowy tamten sam, czyli 2887 i 1293. Ja tylko przerwę chwilę, zobaczmy tutaj, pan Hans ma ten wyciąg, to tutaj nawet w tym hełmie nawet słychać, że wyciąg chodzi, tutaj elektryczny jest taki, o, silniczek i słyszymy, cały czas pracuje. Dieses Weibchen hat in 5 Jahren 59 Preise geflogen. 5 lat 59 konkursów. Alleine und in die ersten 10 in der Liste 13 mal. 13 razy w pierwszej dziesiątce na odzie. Auch im ersten Konkurs. Między innymi pierwszy na koncie. Und es ist eine Tochter aus Panindim 013. Córka Panindima. Mal 444. Und halt, es fällt mir dort ein, das ist eine Tochter aus der 107. Also ist noch eine da. Die Mutter ist eine Tochter? Eine Tochter aus der 107, also eine Enkeltochter. Die Mutter ist eine Enkeltochter Nationale 1. Matka, mit Sohn 809. Matka to jest właśnie też ta ja. Słynna 107, córka Nacjonala. Und in 2011 haben drei Schwestern, da war sie mit dabei. Hab ich schon das gesagt. Okay. Tak jak mówiłem, trzy córki tego pani Mdima na 42 możliwe 40 konkursów w jednym sezonie. Tutaj pan Hans przed chwilą rozmawiał z Manfredem. I teraz nam Manfred powie, co się dowiedział ciekawego. Jest tutaj pięć samiczek, wszystkie z roku 08.
I one do roku 2013, rok w rok, robią nie mniej niż 58 konkursów rocznie. Te 5 samiczek razem? Tak. Nie mniej niż 58 w roku. To też są te samiczki wywodzące się podobnie z kopanowych gołębi i z gołębi tego 809, tego, tej samiczki? Die sind natürlich auch 809. Immer die gleiche Familie, ich hab nichts. Wszystko ta sama rodzina, 809 plus Kopan włączony. Kopan, also erste Linie mal 809, das ist die absolute Basis. W pierwszej linii 809, to jest ten absolutny top u niego. Gute Ergänzung war dann National 1. Dobrze to wychodziło w połączeniu z Nacjonalem. Aber noch bessere Ergänzung dazu waren die Tauben von Kopman. Ale jeszcze lepsze połączenie to była krzyżówka z Kopmanem. Ale immer Familie von Kleine Dirk. Ale praktycznie Kopmana w rodzinie Kleine z Kleine Dirk. Ja. Dobrze. No to przejdziemy teraz może zwiedzać tutaj gołębniki, hodowlę pana Hansa Hirna. Tutaj z góry widzimy ten gołębnik rozpłodowy. Do niego teraz idziemy. Nie, my idziemy na dół. Tam jeszcze idziemy do gołębnika. Rozumiem, tam jest jeszcze niżej gołębnik 1, gdzie przebywają teraz samce lotniki, ale to normalnie dla młodych jest gołębnik tamten. To jest normalnie gołębnik dla młódków. Zimą siedzą tam lotniki. Rozumiem, samce. Wir haben ja auch jetzt in 2013 5 Tauben mit 13 mal geschickt, 13 mal 13. W 2013 roku miał 5 gołębi, które na 13 wkładań 13 konkursów miał. Zdobyły. 2 Vögel und 3 Weibchen. 2 samce i 3 samiczki. No i tu mamy ten gołębik, on tak niepozornie wygląda. On leci totalnie, czyli dobieństwo totalne, samce i samice. Pomalutku sobie przechodzimy, widzimy tutaj, widok jest, jesteśmy na szczycie, prawie u szczytu góry, a tutaj widzimy okolice. Tak jak mówiłem, latem tu młódki siedzą. Und jetzt im Moment sind die Vögel, die Reisevögel, samce, lotowe. O. Tu widzimy. Trzeba też jeszcze wspomnieć, że druga drużyna młodych jest w firmie, czyli 10 km stąd. Tam gdzie byliśmy? Tam gdzie byliśmy, tak, tam jest gołębnik. I z tym, że te wszystkie młódki z firmy zawsze po sezonie lotowym są sprzedawane. Mhm. One tam są inną metodą prowadzone. Tu są normalnie z siodełka te młódki lotowane, tamte są z zaciemnienia. Tylko tych wlotów nie widzę coś. Wlot jest tam z boku. Aha, jeden taki zamknięty. Z boku. Taka zwykła klapka. Aha, zobaczmy, czyli tu jest woliera, a wlot tam jest u góry taki o. Tutaj nad tym oknem. Tu są te gołębie. I też widzimy, nie ma żadnych płowych, czerwonych, czarnych, tylko wszystko takie niebieskie, nakrapiane. Tu gdzieś pstrelił kiedy, nie? No. Czekamy, aż pan Hans nam przyniesie jakiegoś gołębia do pokazania. Oczywiście za chwilę Manfred nam powie, co pan Hans o tym gołębiu. Das ist jetzt ein Vogel, der hat jetzt im letzten Jahr 13 geflogen. War zweitbester Vogel in RV und auch in drugi najlepszy lotnik oddziału. Wurde da die Nummer sehen? Ja. 25. Numer oczywiście oddziału pana Hansa 25-25, samczyk. Drugi najlepszy lotnik oddziału. Tak, 13-13 w ubiegłym roku. Mhm. Und der ist gezogen aus dem 266 Kopman. Z oryginalnego Kopmana, z tego 266, też fenomenalny gołąb w rozpłodzie. 10 Kinder fliegen. Jeweils mindestens einen ersten Konkurs. Potem 266, dziesiątka dzieci ma co najmniej każdy z nich, co najmniej jeden pierwszy konkurs na koncie. Und 16 Kinder fliegen mindestens einmal im Leben 10 oder mehr Preise. Natomiast 16 dzieci tego samczyka ma rocznie na koncie dwucyfrówkę, czyli co najmniej 10 konkursów. Und die Mutter ist Tochter 809. Matka córka 809. 809, czyli ten gołąb 809 to jest taki, powiedzmy, tam było napisane w oddziale absolute Zucht Ass. Unser Zucht Ass wird gestellt sie nur aus. Der 809 war. Ach so, so hat es gesagt, ja. Ja, dobrze. Tutaj pan Hans, jak tam wcześniej rozmawialiśmy w biurze i
Patrzyliśmy, co robi. On tak dokładnie pamięta te wyniki, ponieważ używa laptopa, tam ma wszystko zapisane, szczegółowo pokazywane. Rodowód też jest każdego gołębia do wglądu. Po każdym locie w poniedziałek od razu są wpisywane rano wyniki. Andrę, czyli jego syn już wpisuje wyniki. O, tu zobaczmy. So, das ist jetzt die Taube, der Vater von der, wo er für seinen Kollegen eine mitnehmen will, ja? Das ist der Vater? Ja. To jest ojciec tej samiczki dla Zbyszka Oleksiaka. Kolegi Zbyszka Oleksiaka, ponieważ tutaj jak jadąc, kolega Zbyszek Oleksiak poprosił, żeby pan Hans jakiegoś bardzo dobrego gołębia dał mu. To był najlepszy lotnik oddziału w ubiegłym roku? 4373 to jest numer tego gołębia. Oczywiście początek 2887 z 2011 roku. Jest to samczyk, który jest ojcem takiego gołębia, którego dla kolegi Zbyszka Oleksiaka tutaj mamy od pana Hansa kupionego. Und er hat, wir haben ja die Aufstammung schon gesehen, Phil Kopmann, kleine Dirk und 809. Rodowód żeśmy oglądali właśnie. Und die Mutter ist direkt eine Tochter 809, aber wieder in Inzucht gezogen. Matką jest oczywiście znowu bezpośrednia córka 809 ze strony ojca, dużo kleine Dirka Kopmana. Pokażmy może tego gołębia też. O, kolega Manfred ma akurat telefon. Problem. Tak to jest. Trzeba odebrać też niekiedy. O, widzimy skrzydło. O. To wybitny lotnik, tak? 13 konkursów w ubiegłym roku. Najlepszy lotnik oddziału. Powiem jak to, ja? Kolejnego gołębia samców. Ten samczyk mamy tutaj. 10 preise geflogen. 11 roku. Ma 10 konkursów w ubiegłym roku. Und zwei erste konkursy. Ale tak? Dwa pierwsze na końcu. Numer jego jest końcowy 4340. Ciemny taki nakrapiany gołąb. Kommt aus Nachzucht von dem 665, wo die Weibchen wieder draußen ist mit 89 preise. Z tej samej ojciec jest z tej samej linii, gdzie samica ma 89 konkursów. Und die Mutter Matka. Ist wieder Tochter 809. Oczywiście córka 809. 809. Hm? Den hat der Habich schon einmal schwer verletzt. Manfred też ma masełko? Tak, oczywiście. Ciekawa historia z tym gołębiem. Był ciężko kontuzowany przez jastrzębia, ale mimo tego 10 na koncie i dwa pierwsze. Tutaj jastrząb dużo gołębi mu tutaj zjada? Habe ich große Probleme für die Rode. Da sollen wir dann aufschauen, wo er herkommt. Ganz ein großes Problem. 50-60 Tauben im Jahr. 50 do 60 gołębi straty rocznie z powodu jastrzębia. Rozumiem. To jakieś trzyma specjalnie takie, które wypuszcza na podpuchę, czy... Nie ma nic na wabia. Nie ma nic na wabia. Rozumiem.